Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym krótkim filmie pokażę Wam, jak w aplikacji, w naszych symulacjach możemy policzyć płacone prowizje maklerskie. I do celów demonstracyjnych wykorzystajmy prosty portfel pasywny 60-40, 60%, 40, 60 akcji amerykańskich. Powiedzmy, że to będzie jeden ETF i drugi ETF to będą obligacje amerykańskie. Wejdźmy sobie do ustawień tego portfela. Jak widzimy tutaj mamy dwa ETF-y i w zarządzaniu kapitałem, Załóżmy, że mamy kwotę początkową 10 tysięcy dolarów i mamy tutaj też wybraną jakąś konkretną strategię rebalansingu, ale nie wchodzimy tutaj w szczegóły rebalansingu, bo nie jest to przedmiotem tego filmu, natomiast wejdźmy sobie do kosztów transakcyjnych. I załóżmy, że w pierwszym scenariuszu nie będzie żadnych prowizji maklerskich. Oczywiście te prowizje maklerskie można ustawiać według różnych wariantów. Pierwszy wariant to jest taki, który na przykład stosuje. W jednym z schematów Interactive Brokers, gdzie możemy płacić prowizję za na przykład jednostkę czy za akcję. No i mamy też drugi wariant, gdzie płacimy procentowo od jakiejś transakcji i możemy też zdefiniować minimalny koszt zlecenia. Ale w pierwszej symulacji załóżmy, że nie mamy żadnych tutaj prowizji do zapłacenia. I załóżmy też, że każdego roku, pomimo że startujemy z kwotą 10 tysięcy dolarów, będziemy dopłacać kolejne 10 tysięcy dolarów i dodatkowo też będziemy tę kwotę w każdym kolejnym roku zwiększać o inflację. Uruchommy sobie zatem symulację i jak widzimy, symulacja jest za bardzo długi okres od roku 1970 do końca roku 2021. I mamy tutaj gotowe wyniki. 33 miliony to jest kapitał końcowy. Możemy też zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o koszty prowizji maklerskich, no to jest tutaj zero, no bo tych kosztów nie ustawialiśmy. Zatem przejdźmy raz jeszcze do ustawień tego portfela, i tutaj tym razem w kosztach transakcyjnych załóżmy, że kupno czegokolwiek to kosztuje. 30%, ale nie mniej niż na przykład 5 dolarów czy 5 euro. No i teraz zróbmy raz jeszcze symulację za dokładnie ten sam okres. No i tym razem znów mamy tutaj wyniki 33,1 miliona, a wcześniej było 33 miliony i 30, a więc różnica nie jest jakaś wielka, jakaś drastyczna. Aczkolwiek możemy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o koszt prowizji maklerskich, no to tutaj w tym całym okresie przyszłoby nam zapłacić 50 ponad tysięcy dolarów tych prowizji. Natomiast no cóż, jeżeli chodzi o portfele takie. Pasywne, to zwykle te prowizje nie grają tak wielkiej roli, choć znów, jeżeli będziemy na przykład wpłacać niewielkie kwoty i będziemy wpadać w minimalny próg prowizji, co możemy sobie też ustawić, że. Na przykład w tej sytuacji płacimy 30, ale nie mniej niż 5 dolarów czy 5 zł. No to jeżeli będziemy robić niewielkie dopłaty, to oczywiście te prowizje mogą mieć ogromne znaczenie. No i dzięki takiej opcji możemy sobie to zasymulować. Tak czy owak, zawsze warto starać się kontrolować to, co możemy kontrolować, a więc koszty i podatki. Z mojej strony to wszystko. Życzę, żeby wasze rachunki świeciły się na zielono. Pozdrawiam serdecznie. Bye bye.